Pomyśleć tak, takich dwie dziewczyny małych, bo my po chujimki poszli. No. I jak zobaczę takie miejsce, że tam się coś działo takiego strasznego. Wie pan, jak nam włosy dęba stali, jak my się wystraszyli? My tych chujinków się odrzekli. Już żeśmy nie chodzili po chujinki. Żeśmy do domu uciekli. Oj Boże, kochani. Do nas, do domu, na podwórko, to psy przyciągnęli nogi damską. No. Babska noga była. Tato nawet sam nieboszczyk, tylko patrzył się, to mówił, że była to kobieca noga, bo taka chuda, nie, taka, no, że kobieca była noga. No to też wziął tam, zakopał gdzieś, Boże, kochani. A Józek później te psy poszczerał, czy nie? No. Ten ciucio, czy jak to się nazywa? No, bo już przyciągał do... To były jakie bezpańskie psy? Nie, to ich były psy. Miejscowe. Tylko zawąchali... Na noc się spuszczało, psy dzień byli przywiązane, a na noc się spuszczało te psy, nie, że tam latali wkoło gospodarstwa, pilnowali. No. No, oni jak zawąchali, że tam były podlinę i... Wtedy poszli na szaber. No. I rozciągały te trupy. No tak, i rozciągali te mięso. I my dlatego później poszli, jak już przyszła wiosna i poszliśmy tego zasypali, zasycali, bo przecież co. Ale nie wiadomo, skąd to byli ludzie, czy ci Żydzi. Czy to byli miejscowi z Kozaków, czy to nie. Byli skąd, nie? To chyba nie byli, nie, z Kozaków nie byli. Przecież Szulim, Gitla i Fajga, to oni w Lagrze i do Lagru zabrali. To nie byli z Kozaków. Tylko wzięte na Kozaki. Tylko wzięte na Kozaki do przechowania. Tak, za pieniądze. A czy tam pieniądze, czy coś innego. Później wszystko obrabowali tak. I Żydów zabili i to wszystko. No po wojnie mówiono, że to Rudyński zrobił. Tak mówiono. No mówili, tak wszyscy mówili, że to Rudyński i Kuś. I Kuś. Że to oni sprawcami byli tego. Z tym, że Rudyńskiemu nic nie zrobiono. On tam w 50 którymś roku dopiero zmarł. No bo on tam został. Tak. No przecież on był taki Ukrainiec, że Boże.